Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan Bogdan Puksta, dyrektor Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Bogdanie, jak tam święta panu minęły? Wyłącznie odpoczynek, czy gdzieś tam też były sprawy biznesowe? No, wyłącznie odpowiednie. Było bardzo świątecznie, wczoraj szczególnie. Dzisiaj jeszcze też taki spokój świąteczny się daje odczuwać, ale no, biznesowo wczoraj nie było, w tą niedzielę wielkanocną, ale ponieważ było rodzinnie i ponieważ w rodzinie jest już trochę wnuczków w małym wieku, one są coraz cięższe, po kilka lat mają i wspólne poszukiwanie jajek w ogrodzie, czy też różnego rodzaju zabawy związane z tym, co znalazły w swoim koszyczku, to jednak było trochę wysiłku dla tych, którzy mieli z tym do czynienia, ale to było świetne ćwiczenie dla mnie i na pewno wyjdzie na dobre. Najważniejsze, że wszyscy mieliśmy pod względem świątecznym bardzo udany czas. No to najważniejsze właśnie, raz do roku można sobie pozwolić na to, a nawet trzeba. To kilka razy do roku, bo oprócz Wielkanocy jest jeszcze Boże Narodzenie, nie mówiąc już o rodzinach i tak dalej, także prawie co miesiąc jest okazja do tego, żeby poćwiczyć. No to, aby jak najwięcej okazji do świętowania było, bo to też dobrze. Tak. Panie Bogdanie, no przejdźmy już może do tego biznesu naszego. Za nami spotkanie sprawozdawczo-wyborcze. Coś nowego chciałby pan podsumować w kilku zdaniach? Co nowego? Nowością było to, że po raz pierwszy w tym spotkaniu mieliśmy okazję do spotkania nowego prezesa Polsko-Amerykańskiej Izby Gospodarczej. On jest prezesem już od pół roku, ale to było pierwsze jego spotkanie w tym charakterze, jeśli chodzi o spotkania tak zwane sprawozdawczo-wyborcze doroczne. No, mieliśmy też okazję do tego, by spotkać kilku nowych dyrektorów. Mamy przed tym spotkaniem w ubiegłym tygodniu mieliśmy 12, teraz mamy już 15 dyrektorów, więc ponieważ robi się coraz bardziej busy, że tak powiem, kalendarzowo i pod względem wydarzeń, no, mnie osobiście cieszy bardzo to, że coraz więcej jest wśród tych, którzy mogą być pomocni we wszelkiego rodzaju aspektach organizacyjnych związanych z wydarzeniami, które organizujemy, nie mówiąc już o ogólnym prowadzeniu na co dzień organizacji i obieraniu strategii, planów i tak dalej. Więc z punktu widzenia Biura Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej to spotkanie w ubiegłym tygodniu było bardzo, bardzo udane. Cieszymy się, że po raz kolejny udało się nam je zorganizować w Polskim Muzeum, że po raz kolejny głównym sponsorem był PRCUA, czyli Polish Roman Catholic Union of America, który jest również i właścicielem budynku, w którym mieści się muzeum, a jednocześnie od lat już jednym z naszych głównych sponsorów, jeśli chodzi o biznesy i organizacje, które posiadają u nas członkostwo. Więc tak, to spotkanie było pomocne, ważne i mi się wydaje, że bardzo coraz lepiej robi się dzięki takim spotkaniom, dzięki rozwojowi Izby, jeśli chodzi o nasze codzienne poczynania. A co przed nami? Bo tutaj już zbliża się wielkimi krokami data 19 kwietnia, czyli bankiet jubileuszowy. Domyślam się, że wszystko już na ostatniej prostej. Tak, no jest, nie wiem czy ostatnia, ale prosta, mam nadzieję, pod wieloma względami. Natomiast po drodze jeszcze przed 19 kwietnia, już w tym tygodniu, ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że szczególnie ci, którzy są zainteresowani rozwijaniem kontaktów biznesowych, handlowych na skalę międzynarodową, będą mieli okazję do tego, by uczestniczyć w tą środę, 3 kwietnia, od godziny 5 do 8 wieczorem
w spotkaniu, które nazywa się European Professionals Networking, czyli jak sama nazwa wskazuje, no, głównymi organizatorami są organizacje o charakterze podobnym do naszej, czyli izby handlowe, gospodarcze, związane z krajami Unii Europejskiej, które działają w mieście Chicago. W tej chwili jest już nas 12 współorganizatorów tego wydarzenia, a niedawno jeszcze dołączyła do tego ukraińsko-amerykańska izba handlowa, nowo powstała, więc jest już taka szczęśliwa 13 współorganizatorów. No, ponieważ biorąc pod uwagę ilość organizatorów, to wspaniała okazja do tego, żeby jeśli chodzi o międzynarodowe kontakty, ci, którzy chcieliby je nawiązywać, mogli w tym uczestniczyć. Jeszcze raz, środa, w tym tygodniu, 3 kwietnia o godzinie 17, czyli bardzo dogodna pora, żeby od razu po pracy wybrać się na to spotkanie networkingowe, i ono będzie trwało aż do 20, dłużej niż w ubiegłych latach, bo kończyło się o 19, więc nawet jeśli ktoś się spóźni, to nie powinien żałować, będzie sporo czasu i okazji do tego, by wykorzystać to spotkanie. Również jeszcze przed 19 kwietnia, dokładnie 10 dni przed 19, bo 9 kwietnia we wtorek proponujemy uczestnictwo w evencie, który nazywa się Pathways to Cook County Summit. To jest takie spotkanie, wydarzenie o charakterze wystawienniczo-konferencyjnym, które organizowane jest przez Powiatowy Urząd do Spraw Rozwoju Gospodarczego. I no, w trakcie tego wydarzenia będzie okazja do tego, by odwiedzić stoiska wielu agencji powiatowych, ale nie tylko. Będą pewnie, jak z doświadczenia wiem, agencje z innych poziomów urzędów miejskich, stanowych. No i będzie okazja do tego, by dowiedzieć się od nich, jakie są możliwości zamówień publicznych, czyli firmy, które mają usługi lub produkty różnego rodzaju, czy to graficzne, czy komputerowe, no, mogą liczyć na to, że będą mieli okazję do spotkania przedstawicieli agencji rządowych, którzy czekają na to, by porozmawiać z firmami, z którymi mogą współpracować i u których mogą złożyć zamówienia na te usługi i produkty, których jest zapotrzebowanie. No, jeszcze raz, z doświadczenia wiem, że jest sporo możliwości pod tym względem, i często mi się wydaje, jak wybieram się na tego rodzaju spotkania, to widzę, że przedstawiciele biznesu wielu grup etnicznych chętnie w tym uczestniczą i nawiązują kontakty i zawierają kontrakty, które im pomagają w rozwoju, a pewnie, że zdarzają się przedstawiciele polonijnego środowiska również tam, ale mi się wydaje, że jest miejsce dla większej ilości. Gorąco zachęcam do tego przedsiębiorców i właścicieli biznesów, które działają szczególnie w ramach granic powiatu Cook, do tego, by wybrały się na tą imprezę we wtorek, 9 kwietnia. Impreza rozpoczyna się od godziny 9 rano. Trwać będzie, zdaje się, do godziny 14, więc około pół dnia. No i odbędzie się w UIC Forum. To jest taka duża hala sportowo-wystawiennicza, konferencyjna, będąca częścią kampusu University of Illinois w mieście Chicago, przy ulicy Roosevelt, tuż na zachód od downtown Chicago, czyli bardzo dogodna lokacja, blisko autostrad. No i ci, którzy tam się wybiorą, to koniecznie zachęcam do tego, by odwiedzili nasze stoisko, bo my, jako Polish American Chamber of Commerce, będziemy tam obecni ze swoim stolikiem promocyjnym.
No to teraz ten 19 kwietnia, tak, o którym już wspomniałam, rozumiem, że jeszcze, jeżeli ktoś jest na... Ale po drodze jeszcze. O, jeszcze po drodze. Tak, jeszcze po drodze, szczególnie proponuję zwrócić uwagę na termin 13-14 kwietnia. 13 i 14 kwietnia w Centrum Kopernikowskim odbędzie się festiwal herbaty, czy herbat. Chicago Tea Festival, którego organizatorem jest nasza firma członkowska, Chicago Tea House. Mają członkostwo u nas już od lat, także na pewno wielu w naszym środowisku zna tą firmę i już od dawna robi tam zakupy, jeśli chodzi o najlepsze herbaty na świecie. Natomiast właśnie 13 i 14 kwietnia, czyli sobota, niedziela, będzie okazja do tego, by uczestniczyć w festiwalu herbat zorganizowanym przez tą naszą firmę członkowską. Dokładna informacja na temat godzin programu na pewno znajduje się i na stronie Chicago Tea House, stronie internetowej, i na stronie internetowej copernicuscenter.org. Ja myślę, że no, to będzie okazja. Nie wiem, czy jeszcze są, prawdopodobnie już, jak znam życie, wyprzedane możliwości, jeśli chodzi o wystawienie się jako vendor na tej imprezie, ale zawsze można zapukać do drzwi Chicago Tea House i zapytać o to. Wystawców na pewno będzie sporo, będzie możliwość no, usłyszenia, skosztowania wszelkiego rodzaju herbat, szczególnie i produktów, które są z herbatami związane. No, nie mówiąc już o różnego rodzaju pogadankach, warsztatach i tak dalej. Jeszcze raz, Chicago Tea Festival 13-14 kwietnia w Copernicus Center. Również 13 kwietnia w sobotę kolejna nasza firma członkowska pod nazwą Dwell Studio Chicago organizuje otwarcie wystawy, która potrwa pewnie z tydzień albo dwa. Wystawy pod nazwą Whispers of the Canvas, Szepty płótna. Więc na pewno okazja do tego, żeby w naszym środowisku tych, którzy lubią sztukę, malarstwo, a jednocześnie łączenie tego z nawiązywaniem kontaktów i nowych znajomości, okazja, do której zachęcam, żeby uczestniczyć, dwellstudiochicago.com. Na pewno tam Państwo znajdą więcej informacji na ten temat. A teraz możemy już przejść do 19 kwietnia. Tak, no właśnie, no bo ten bankiet coraz bliżej, bankiet jubileuszowy, ja tak chciałam to podkreślić, bo dla tych niezdecydowanych, którzy jeszcze by chcieli wziąć udział, zapisać się, jeszcze rozumiem, mogą, prawda? Wziąć No udział. tak. Miejsce, gdzie będziemy świętowali nasze 30-lecie, to O'Hara Tech Center, blisko lotniska O'Hara, na pewno już coraz bardziej znany na Polonii. Z tego, co wiem, to kilkanaście lat temu już było tam miejsce na organizowanie różnego rodzaju imprez polonijnych i nie tylko. Potem była zmiana właściciela i od niedawna pod nowym managementem centrum pięknie wygląda, prezentuje się i co dla nas ważne, jest tam dużo miejsca. Na pewno planujemy na 150 do 200 osób, ale z tego, co mi właściciel mówił, to nawet 400 się tam pomieści, więc bilety jeszcze są, jeszcze w tym sensie, że chcielibyśmy na jakiś czas, przynajmniej tydzień przed, wiedzieć dokładnie, ilu z nami będzie chciało świętować nasze 30-lecie. A na pewno w ciągu 30 lat mieliśmy do czynienia już z tysiącami firm członkowskich i tych, którzy ocierali się o naszą organizację. Więc już teraz wygląda na to, że zapowiada się bardzo dobrze pod względem frekwencji. Już teraz zapowiada się, że mamy znakomitych sponsorów, dzięki czemu pod wieloma względami impreza na pewno będzie udana. Oprócz tego, że będzie można z nami jak gdyby krótko dokonać przeglądu tej naszej historii, 30-letniej już, krótkiego przeglądu, chociaż historia coraz dłuższa, to będzie okazja do tego, by
być świadkiem przyznania wyróżnień, nagród biznesowych, które z tej okazji będą przyznane. Również na pewno okazja do tego, by spotkać wielu znakomitych tak zwanych special guests, VIP-ów z naszego środowiska i spoza, z tego co już słyszę. No i nie mówiąc już o tym, że znakomita kolacja, a do tańca po kolacji przygrywać będzie znakomity, z tego co słyszę, od wielu zespół pod nazwą Fox Band, więc serdecznie zapraszam. Informacja na temat tej imprezy na pewno jest do znalezienia na naszej stronie internetowej pod adresem polishamericanchamber.org. Można też zadzwonić do naszego biura na numer 773-205-1998 i chętnie o tym porozmawiamy lub napisać do nas e-mail na adres. No, taki najłatwiejszy do zapamiętania pewnie to info@polishamericanchamber.org. To właśnie po bilety, i gdyby ktoś też chciał dopytać o te wydarzenia, o których pan Bogdan dzisiaj wspomniał, to również można się skontaktować. Panie Bogdanie, wspomniał pan o tych gościach, o tych VIP-ach, to ja jeszcze tak dopytam, czy może pan zdradzić, kto będzie na tym bankiecie? Nie wiem, burmistrz, gubernator, ktoś się zapowiedział? Bardzo, bardzo, ja z tego co wiemy, to burmistrz już wyrażał zainteresowanie tym, co robimy i będzie ciekawe, czy zechce uczestniczyć na pewno, czy wyśle tylko swoich przedstawicieli, gdy zauważy, że impreza odbywa się troszeczkę poza granicami miasta Chicago, bo w Schiller Park. No ale. Ale tuż za drogą jest lotnisko miasta Chicago, więc już bliżej tego miasta nie może być. I mam nadzieję, że na to też zwróci uwagę i będzie z nami, jeśli nie on, to przedstawiciele jakichś najważniejszych departamentów Urzędu Miasta. Mamy nadzieję na, zapraszamy też gubernatora, mam nadzieję, że ktoś z Urzędu Gubernatora, jeśli nie sam gubernator, będzie z nami. No i zapraszamy też przedstawicieli różnych placówek dyplomatycznych posiadających swoją siedzibę w mieście Chicago. Szczególnie liczymy na obecność oczywiście przedstawicieli tej najważniejszej placówki dyplomatycznej, czyli Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej. Zapraszamy zatem wszystkich do udziału, bo jak widać, zapowiada się bardzo ciekawa, interesująca impreza. No, zachęcamy też do tego, aby kontaktować się z Polsko-Amerykańską Izbą Gospodarczą i do tego, aby brać udział w wydarzeniach, o których Pan wspomniał. A dzisiaj, Panie Bogdanie, bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Ja również dziękuję.